Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj znowu jesteśmy na Palionowie i słuchajcie, dzisiaj jest odcinek mega, mega ważny. Jest z nami Davik. Dzień dobry. Siemano i słuchajcie, w dzisiejszym odcinku... Zobaczcie, pokażę wam tutaj Neon leży. Siema Neon. Co ty tu szybę rozwaliłeś? Ja baraszkowałem z moim manekinem. O nie. Rozumiem, rozumiem. Czemu tu jest kaktus? Kolał kaktusy. Nie, no zostaw, nie, nie, stary. Nie. Bo kaktusy biją. Aktusy biją. Nie. Patrz, o, do mnie skin naleciało, jak się przytulałem do kaktusa. Ale... No nie. I tobie odbija. Nie, trzeba jak najszybciej mu to lekarstwo znaleźć. Chłopaki, patrzcie, sobie odleciało. Nie, oko ci wypadło, stary, nie. Weź, znaczy nie, ja je zabiorę, bo muszę je do słoika włożyć. Ale dobra, słuchajcie, bo Neon jest mega chory, więc żeby Neon był po prostu zdrowy, to koniecznie zostawcie to łapkę w górę. Czekaj, bo w tym momencie, jeżeli chcecie, żeby... O, 3 diamenty, to w sumie fajne, dziękuję ci bardzo. Jeżeli chcecie, żeby był Neon zdrowy, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, daję wam na to dzisiaj 5 sekund. Ostatnio w 10 sekund daliście sobie dobrze radę, teraz 5 sekund, uwaga. Dzięki wielkie za lajkacze. Jesteście świetni, napiszcie, pochwalcie się w komentarzu, kto zdążył, a kto nie zdążył. Dobra, słuchajcie, musimy znaleźć... Nie, Neon, chodź tu! Trzeba go łapać, jest koło McDonalda, stary. Chodź, Neon, chodź. Chodź, stary, proszę cię, chodź. Wróć, kaktusa znowu ma. Chodź, wróć, nie, no on jest nawiedzony, ty jesteś nawiedzony. Nie stawaj. Dobra, stary, ja nie wiem, bo nie powinniśmy się chyba nim przejmować. Trzeba znaleźć lekarstwo i wtedy go uleczymy. Dobra, stary, nie wiem totalnie, jak się leczy takie rzeczy. Więc proponuję, żebyśmy poszli po prostu do jakiejś biblioteki i poczytali. Bo na pewno w którejś książce coś tam będzie. On idzie za nami, dobra, no to przynajmniej będzie bezpieczny. Ty masz, tak, ty masz w domku jakąś bibliotekę. To zajdźmy tam, zobaczymy, co tam masz. No może będzie coś, co nas naprowadzi na to. Dobra, z tego co wiem, to masz ją tam koło sypialni, nie? Tak, na lewo. Ten przez okno wszedł. Dobra, tu. Ja się dostałem tutaj. Szukaj w jakichś książkach tutaj, czy coś jest. Ej! Tu jest jakaś. Tu jest książka. Jakiś. Ibupromem apapeku. Czekaj, biorę to. Ibupromem apapeku. Nie wiem, co to jest. Ej, bo on tutaj nawiedzony jest jakiś. Psuje wszystko. Dobra, czekaj. Otwieram tą książkę, zobaczymy, co tu jest. Lekarstwo na ciężkie choroby znajduje się na skalnych wzgórzach pod posągiem Czarnego Jeźdźca. Stary! Na skalnych wzgórzach. Wiesz, gdzie są skalne wzgórza? Nie mam pojęcia. Ja pokażę wam skalne wzgórze zaraz. Dobra, no to może Neon wie. Tu jest, chodźcie za mną. Nie, no to skalne wzgórze, a nie skalne kopalnie, jak już. Tu jest skalne, patrzcie. Dobra, nie, dobra, chodź stary, musimy się rozejrzeć. Zostawmy go, chodź, na L3 gdzieś się przelecimy. Tu są jakieś skały, gdzieś na boku. Czekaj. Może chodzić o to. Czekaj, przelecę się tutaj, zobaczę. Zresztą to nie wygląda jak takie skalne, znaczy... To by musiały być chyba takie góry, takie fez duże, nie? Gdzieś tu trzeba się przelecieć i zobaczyć takie, żeby było to mega duże, naprawdę. No to skalne wzgórza w końcu są, nie? A skalne wzgórza to brzmią tak potężnie. Tu jest wioska, no tu są jakieś góry, no może gdzieś na tych górach. Na skalnych wzgórzach pod posągiem Czarnego Jeźdźca, stary. No to nie wiem, gdzie to jest. Ej, tu są jakieś większe góry. Pokaż, a no faktycznie, możliwe, że to gdzieś jest tutaj. Tutaj? No nie wiem, zobaczmy. Na, więc to będzie gdzieś na górze, stary, to na górze rozejrzmy się. Tu nie ma, nie widzę. Ja też nie. Chyba, że chodzi o tą świnię, ale to nie Czarny Jeździec, tylko różowy wtedy. Ała! Tutaj nic nie ma, też? Tutaj na górę, czekaj, wyląduje, to jest chyba najwyższa góra w tym momencie. Czarnego Jeźdźca. Masz może fajerwerki? Przepraszam. Mam, masz, proszę cię. Jakbyś mógł mi dać troszkę... O, dziękuję ci bardzo serdecznie. Dobra, czekaj, odlecę sobie trochę. Na skalnych... Ej, tu coś jest! Co to jest? Jest jakiś posąg! Jest jakiś... Jakby jeździ, co jest? Tak? No, jest Czarnego Jeźdźca, czyli... No bo jest czarny. Może być pot, i tak? Pot. O kurcze, obsydian stary. Nie wiem, rozwalamy to? Musimy chyba, nie mamy wyboru. Rozwalmy ten posąg. Mam nadzieję, że można było rozwalić. Patrz, zobacz. Jest coś, dobra, czekaj, rozwalmy jeszcze, żebyśmy tam mogli zejść. Dobra. Mamy skrzynkę. Ibupromem apapeku. Stary, ochrona 4, czyli to jest chyba to.
Tak, to będzie to. Tym musimy go uleczyć. Dobra, poczekaj. Ale to jest jedno lekarstwo, stary. Jeżeli ktoś jeszcze zachoruje, to nie mamy już tego. No, to pewnie... Kurczę, o nie, stary. Będziemy musieli znaleźć receptę na to, jakiś przepis. To będzie trzeba znaleźć, no, na ibopromem apapeku. Mam nadzieję, że będzie. Zobaczymy, czy mu w ogóle pomoże, bo to, wiesz, to tego wszystko zależy, czy będziemy szukać na to przepisu. Teraz trzeba go znaleźć, on ci pewnie będzie gdzieś ukrywał. Oj, oj, to będzie ciężkie, to będzie ciężkie. Ja bym to przeprowadził, stary, o tu jest, w kolejce sobie jedzie razem z pingwin hechem. Siemka, chłopaki. Chodź, mamy lekarstwo, stary, mamy lekarstwo dla ciebie, mamy lekarstwo. Patrzcie, rzucam wam coś. Co to? Musicie to kwiatki, łapać. Kwiatki. Łapcie to. Dobra, łap te kwiatki, niech jest zadowolony z tego, co... Dobra, zatrzymałem go. O, odepchnąłeś mnie. Nie, goje się teraz, będzie kręciło przez was. Dobra, chodź na on. Mamy lekarstwo, dobra. Wyjdź. Chodź, idziemy do szpitala, tam to musimy przeprowadzić. Nie możemy tego robić tutaj na takich warunkach. Ale tego wyrzucam. Ale co ty? Proszę się zatrzymać, bo my... To jest poważna sprawa, Neon. Co? Idziemy. Co? Idziemy do twojego... Idziemy do... Zasiąśmy przy stole. Nie, chodź, idziemy do szpitala, chodź do szpitala. Nie rozumiesz. No to zaraz, jak ci damy lekarstwo, chodź. Chodź, mamy dla ciebie lekarstwo, które cię uzdrowi. Połapmy się, ja będę policjantem. Nie, no i tak jesteś policjantem, ale ty nie umiesz łapać, my już cię zamknęliśmy do więzienia. Teraz my cię ratujemy, bez nas to ty byś sobie nie dał rady. Mamy chleb, nie potrzebujemy. Chodź, idziemy do... Uciekam! Gdzie ty jesteś? Gdzie on poleciał? Tu. Ej, on autem jeździ. Nie, już go powstrzymałem. Za czym się i chodź z nami grzecznie, albo spotka cię kara. O! Dobra. Grzecznie. Zabrałem mu wóz. Chodź, idziemy do sali operacyjnej. Do sali operacyjnej. Ruszymy. Na górę, do sali operacyjnej. Do góry. Tutaj. I na lewo. Do końca korytarza. Tutaj. Proszę tutaj sobie koło stołu stanąć. Mam nadzieję, że dasz sobie radę. Mamy lekarstwo, jest to ibupromem apapeku, stary. To jest jedyna rzecz, która ci może pomóc, tak pisało w książce. Więc ja boję się mu to dawać, bo jak jest w takim stanie, nie, to ja... Nie, mi się wydaje, że to jest jedyna rzecz, która by mu mogła pomóc. Dobra, musisz Neon, stań na końcu stołu. Ryzykujmy. Stań na końcu stołu i patrz się na mnie. Ej. Tu, tam na końcu stołu stań. Daję ci ten ibupromem apapeku, masz to wypić. I jak ci to nie pomoże, to jest dramat. To nie wiem, co się stało. Wypij to. Ale to jest śmierdzi. Wypij. Pito. Dobra. Wypił. O nie, co się z nim dzieje, stary? Co jest? Co jest? Trzymasz się? Ej, chłopaki, co się stało? Czemu my tutaj jesteśmy? Je, chyba zadziałało. Oddaj mi to butelkę, oddaj mi butelkę. No proszę cię bardzo, skąd miałem butelkę w ogóle? Szklana butelka już co tylko, dobra. Co pamiętasz ostatnie? No, pamiętam, że byłem w celi zamknięty przez was. Dlaczego mnie zamknęliście? Zachorowałeś, stary, bardzo zachorowałeś w tej celi. Najgorszą chorobę. I znaleźliśmy lekarstwo, serio? Które jest tylko jedno na tej planecie. I ibupromem apapeku, którym cię uleczyliśmy, wiesz? Jeju, a wiecie co jest najgorsze? Muszę założyć czapkę. Załóż. O. Dobra. Teraz, w końcu pełnoprawny policjant. No nic, teraz to już cię uratowaliśmy. Dziękuję. O, całe szczęście, już się wystraszyłem, że tobie tak zostanie. Wiesz, co ty robiłeś? Ty biegałeś po całej mapie, stawiałeś kaktusy, wbiegałeś w kaktusy, no kwiatki stawiałeś. Ja nie. Ciągle uciekałeś, dobra, zadawałeś sobie obrażenia. Chłopaki, ja się wam muszę jakoś odwdzięczyć. Chodźcie za mną. Ja się wam muszę jakoś odwdzięczyć. Ciekawe, co teraz dostaniemy, Dewik. No kurczę, nie no, przepraszam was, chłopaki, za te wszystkie właśnie i spory, nieporozumienia nasze. Musimy to wszystko zażegnać, słuchajcie. Wow, do wody wpadłem. To nie tak miało wyglądać. Dobra. Ale masz biedny. To jest twoje. Proszę bardzo. Wow, ale nas obsypał diamentami w tym momencie. Wow, wszystkie zabrałem. Dziękuję naprawdę za uzdrowienie. Wszystko do ciebie po prostu. Ale masz, Dewik, oddam ci troszkę. Ej, gdzie to oko w ręce trzymam? Swoje. O Jezus, ale jakszy! Włóż sobie z powrotem. To no dawaj, naprawię. No proszę. Dobra. Jeszcze tak wsadzić mi w oczodu. O, jest! Dobra, o! Udało się, włożyłem ci oko. Super, dzięki. Dobrze, Neon. Musimy się pogodzić, ponieważ ja już mam dość tych naszych sporów wiecznych, że my do więzienia, ty nas zamykasz, później my ciebie, musimy cię ratować. Ja też mam tego musimy dosyć. Zająć się swoimi rzeczami. W więzieniu było bez sensu. No, to jest straszny czas, ja tam bardzo nie lubiłem być, więc proponuję, abyśmy wspólnie, nie wiem co zrobili, może
Oczyszczenie przez podpalenie. Co? A ja mam lepszy pomysł, chłopaki. Dajcie mi się tylko przebrać, zdejmę ten śmierdzący uniform przepocony i zaraz do was wrócę, dobra? Dobra, dobra. Dobra, no. Już, Neon? Już jesteś gotowy? Tak, tak, tak. Co jest grane? Wjeżdża policjant, to nie jest policjantem. Mam na uszach słuchawki i jaram się Minecraftem. Oooo, ale rymy, ale rymy. Co za raper, co za raper. No i co teraz? Mogę wam coś, nie wiem, zarapować jeszcze. Dawaj, to zarapuj. Freestyle'a. Ja ci robię beat, a ty rapujesz. Ja ci robię beat. Dawaj. No. Dobra. Yo. Suba, musisz teraz strzelić Chipsonowi, bo jak nie, to bardzo szybko cię pobił. Yo. Tak. Ale cringe, chłopaki. Dobrze, słuchajcie, widzowie, jeżeli chcecie, żebyśmy tutaj zbudowali na Palionowie studio muzyczne i zaczęli nagrywać nutki, to koniecznie zostawcie łapkę w górę. Ja wam dziękuję bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się oczywiście spodobało, zostawcie łapkę w górę i napiszcie w komentarzu, no po prostu, czy chcecie, żeby tutaj było studio muzyczne i żebyśmy zaczęli nutki nagrywać, ponieważ to by było, myślę, całkiem spoko. Zapraszam na kanały do chłopaków, tam na kolejne odcinki codziennie mniej więcej o godzinie 19, u mnie o 19:19, u nich troszkę wcześniej. Trzymajcie się, do następnego razu, na razie, pa pa! Hej, Paski.